Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej przed sobotnim meczem Arki Spod Beskidziem Bielsko-Biała. Witam trenera Wojciecha Łobodzińskiego. Witam. Oraz w imieniu zespołu jest z nami dzisiaj Martin Dobrotka. Witam. Dzień dobry. Tak jak wspomniałem, mecz w sobotę w Gdyni, natomiast potem Arkowców czeka sesja wyjazdowa. W środę mecz Pucharu Polski w Bytomiu z Polonią, natomiast w kolejną niedzielę w Sosnowcu mecz z Zagłębiem. I uprzedzając jakby też pytania, informujemy, że drużyna po tym meczu w Bytomiu zostaje na południu. Tak więc również dzisiaj poznaliśmy termin spotkania derbowego 16. kolejki. Odbędzie się on w piątek 24 listopada o godzinie 20:30. Ale te emocje dopiero przed nami. Teraz zapraszam do pytań dotyczących spotkania sobotniego, a także ewentualnie właśnie tej sesji wyjazdowej. Puchar połączony z ligą w kolejnym tygodniu. Bardzo proszę. Witam, trenerze. Jarek Woliński, magazyn Pomorski. Trenerze, na początku gratulacje za podtrzymanie serii. Ten mecz dla Was wyglądał, ta pierwsza połowa nie była najlepsza. Tak jak Pan mówił w wywiadzie, byliście zmęczeni. Druga pokazała prawdziwą Arkę. Jak Pan w sumie ocenia ten mecz? Czy to był dla Pana dobry mecz? Zabrakło nam intensywności trochę w pierwszej połowie, ale tak jak to tłumaczyłem po meczu, że no ta podróż być może miała jakiś wpływ na to, co się działo, ale z drugiej też strony no zdobyliśmy bramkę i mieliśmy dwie kolejne sytuacje, więc to też nie jest tak do końca, że graliśmy jakoś bardzo źle. Nie graliśmy, ale dołożyliśmy intensywność w drugiej połowie, widać, że nas puściło i no już tam była pełna kontrola raczej nad wydarzeniami na boisku, bo z tego, co pamiętam, to Resowia raczej sobie nie stworzyła żadnej sytuacji bramkowej w drugiej połowie. Przed nami mecz pod Beskidziem. Jeszcze przed meczem, które rozegrało pod Beskidzie z Wisłą Kraków, można było powiedzieć, że to jest łatwy przeciwnik. Jednak pod Beskidzie z meczu z Wisłą pokazało swój charakter. Czy obawia się Pan po tym meczu drużyny pod Beskidzie? W życiu bym nie powiedział, że to będzie łatwy mecz, nawet pomijając mecz z Wisłą, bo pod Beskidzie w wielu spotkaniach grało jak równy z równym, co najmniej. Więc to też nie jest tak, że to jest słaby zespół. Jeżeli chodzi o jakość piłkarzy, no to tam naprawdę ona jest na niezłym poziomie. Dlatego no i tu mamy problem trochę, bo pod Beskidzie też jest takie trochę nieobliczalne. Więc dlatego musimy mocno się przygotować do tego meczu. Dzień dobry, Jacek Łuszczyński, Trójmiasto.pl. Ja tak zapytam obu panów, tak dość przewrotnie może, bo ta najważniejsza pasa zwycięstwa. Natomiast czy ten stracony gol, wiadomo, że bezpośrednio po meczu ono było przykro i okoliczności tego gola były też takie, że można było go uniknąć, ale czy z perspektywy czasu właśnie śrubowanie tych pas nie jest takim bagażem, który gdzieś tam może blokuje, usztywnia, że nie można stracić tej bramki, a teraz ta bramka została stracona i w sumie bez konsekwencji takich zbyt dużych. Niech się tłumaczy. Nie gramy tak, żeby... Oczywiście w każdym meczu chcemy grać, żeby wygrać, żeby nie stracić bramki, ale też gramy, że jak musimy strzelić więcej jak przeciwnik, to gramy zawsze na zwycięstwo i w tym meczu już nam się udało. Ale nie ma jakby nic w głowach, że nie można stracić albo mieć jakiś być nerwowy albo coś podobnego. Znaczy, mi się wydaje, że każda pasa jest fajna i ja to w ogóle nawet nie myślę o tym, żeby ma ona zostać przerwana. Pamiętam, że jak awans z Miedzią Legnica robiliśmy, to chyba z 13 spotkań nie przegraliśmy, więc to była bardzo długa seria, dlatego takie serie, jak już powtarzałem kiedyś, że jeśli złapię taką serię, to ona daje odskok w tabeli i no liczę na to, powiem szczerze, liczę i też mówiłem to zawodnikom wczoraj na odprawie, że kto nam zabroni marzyć, więc dalej idziemy w tym kierunku. Tu w Gdyni, jak dobrze pamiętam, za trenera Tarasiewicza było 11 meczów bez porażki i 6 zwycięstw z rzędu, czyli już w sobotę można się zrównać z tymi zwycięstwami. Ale zapytam, no właśnie od tego, co Tomek zaczął, na ile uda się oddzielić ten mecz od tego, co Was czeka później, na ile tylko można skoncentrować się na tym sobotnim meczu, nie mając z tyłu głowy planu, przynajmniej na wtorek, no nie mówiąc potem o następnym wyjazdowym meczu.
My jako trenerzy mamy plan, mamy dalszy plan i musimy go mieć, więc to na pewno większą ilość zawodników też pojedziemy na, tam na Śląsk, ale no, piłkarzy przygotowujemy do tego najbliższego, także no, nasza robota jest trochę inna, a oni mają się skupić tylko i wyłącznie na meczu sobotnim. I ostatnie moje pytanie do obu panów, o ile możecie zdradzić, tak? Coś zdradzić, żeby nie zdradzić za wiele przed przeciwnikiem. Co jest właśnie powodem złapania tej serii? W czym byście upatrywali, że tak dobrze to wszystko odpaliło ostatnimi czasy? Dziękuję bardzo. No dużo, dużo rzeczy by się na to nałożyło, ale to jest tak naprawdę... Na razie to nic nie znaczy, tak bym powiedział, że przede wszystkim... Wszyscy patrzą na wynik, bo wynik jest najważniejszy, ale wydaje mi się, że zanim złapaliśmy tą serię, która trwa do teraz, to ten progres gry już był wcześniej widoczny. Poza tym powrót zawodników po kontuzjach, na co bardzo liczyliśmy. No i ta stabilizacja, ta stabilność w graniu i też w składzie, więc to ma znaczenie. Nie wiem, Marcin, może coś tam jeszcze. No dlatego, że Martin gra. Nie, żartuję. Bo nie wiesz, grał. Pasta się skończy. Nie, skupiamy się na swoje zadania i myślę, że w tych ostatnich meczach dobrze to wykonujemy i chcemy to trzymać jak najdłużej, jak najdalej. I tak jak trener powiedział, skupiamy się na najbliższym meczu, żeby zrobić te zadania, jak w tych meciach wcześniej. Panie trenerze, miesiąc temu, jak rozmawialiśmy, wspomniał pan, że dla pana jest ważna liga, ale też nie odpuszcza pan Pucharu Polski. Czy w związku z tym na mecz z Polonią Bytom, który rozgrywacie w środę, będzie pan chciał wystawić jak najmniejszy skład, najsilniejszy skład, czy będzie chciał pan rotować jednak składem? Czy mecz pierwszej rundy w Legnicy też pokazał, że zrotowaliśmy składem, ale to jakoś nie odbiło na jakości. Na pewno zrotujemy, ale też mamy dzień dłużej tym razem, bo gramy potem mecz ligowy w niedzielę. No a jeszcze jedna rzecz, dochodzi sztuczna murawa, na której będziemy tam grać, więc bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty i na pewno pozmieniamy. Mateusz Hawrot, Meczyk. Ja mam pytanie najpierw do trenera o sytuację zdrowotną z drużyny, szczególnie, że sztuczna murawa, na której będziecie grali, też potrafi spłatać figla. A do Martina pytanie, bo ty, Martin, czekałeś trochę na swoją szansę w tym sezonie. Jak się czujesz na boisku jako też lider tej drużyny? Jak się czujesz w tym ustawieniu z czwórką z tyłu i znowu z Michałem Marcjanikiem obok na środku obrony? Dzięki. Zdrowotna sytuacja. No mamy tam jakieś takie mikrourazy, ale poza tym, że pauzuje Seba Milewski, to wszyscy są do dyspozycji. No tak, czekałem trochę na szansę, a ta przyszła w końcu, da się powiedzieć, że byłem przygotowany. A w czwórce dobrze, bo to zawsze jakby większą część tej kariery grałem na czwórkę obrońców, czyli na tej pozycji stopera. No i z Michałem znamy się już długo, no kiedy tu jestem w trzeci sezon, to myślę, że nie ma żadnego problemu w tej współpracy. Czy jeszcze jakieś pytania? Zapraszam w takim razie w sobotę na spotkanie. Dziękuję bardzo.